Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family, a witamy się z wami z taką ważną informacją, otóż jedziemy na pierwsze zawody mojego brata. Będzie ostro kibicować, chociaż powiedział, że najprawdopodobniej go zestresujemy. Wy też trzymajcie kciuki. Dojechaliśmy, Krzysiu, na parkingu, a tutaj jest mieszczunio. Coś nie tak chyba z tymi hamulcami. Super. Mega. Pierwszy kat za płoty, Krzychu przejechał mega szybko, koledzy spoko, bo mega tam się fajnie wspierają na tych rowerach między sobą. Także szanuję takie podejście też dzieciaków, że mają swoje hobby. Mm-hmm. To jest mega fajne. A teraz wracamy do domu trochę się schłodzić, bo jest chyba 45 stopni. Dojechaliśmy na zakupy. Dzień dobry, witamy was. Mam zamiar kupić dużo rzeczów. Sobie, jemu, domu, psom, wszystkim. Wymyśliliśmy sobie super test z Mirką, że wytestujemy masło maślane, lakiery z Biedronki. I właśnie jedziemy specjalnie po lakiery z Biedronki, zobaczymy co z tego wyniknie. Emilka już ma zdjęte paznokcie, a ja jestem w powijakach, także będziesz musiała na mnie, moja droga, czekać. No? Już tak blisko, jednocześnie tak daleko. Jeszcze kawałek. Jeszcze trzeba położyć. Brawo! Krzyś. No, bez problemów. Nie tego? Nie ten. Za bardzo się opiera. Aha. Uuuu! Martuś, twoja kolejna. Ja. Ale się chwieje. O Boże, nie. Jedziemy oddać na gwarancji aparat. Bo się zepsuł. Zdupcył. No nazywajmy rzeczy po imieniu, kochanie. Zdupcył się jak nic. Nie wiemy czy aparat, czy obiektyw, ale po prostu ma w nosie całe ostrzenie i nic tam nie działa tak jak powinno. Więc jesteśmy ciekawi co z tego wyniknie i jaką informację dostaniemy i przede wszystkim kiedy aparat będzie. Bo zostaniemy bez możliwości nagrywania. Tak, a akurat do
Nigdy nie ma dobrego czasu na zdupcenie się sprzętu. Nigdy. Bo ja mogę. A się mnie wystraszył! Chcesz mnie o zawał przyprawić? Mam wytrzeszcz na 1000% od mnie ataki, wytrzeszcz, jakby miały oczy wypaść. Tak obzyżony wybrałem. No, tak wystraszono. No. Bidula, tak. Pad thai. Wszędzie, gdzie jest dostępny, my będziemy testować pad thai. Jesteśmy w tempie ciołki. A dlaczego? Chcieliśmy, wiecie, to chińskie jedzenie w tych pudełeczkach, bo ja najbardziej lubię, no nie? No i ja myślałam, że to na wynos. Mówię i pokazuję tej pani, że chodzi o to pudełeczko. No i w czym dała? I poszliśmy stamtąd, bo wstyd było jeść. O nie, i chyba albo będziemy jeść w samochodzie, albo dopiero w domu. Głodna. I jeszcze będę musiała być zła do samego domu, no. Może tak w połowie drogi się gdzieś zaczniemy i przymamy to głupotoja. Ona nam to zgrzała w zgrzewarce, dalej przeżywa. Pataj! Ale to w ogóle ta pani taka niezadowolona. Mówi, że chce w tych takich tekturowych pojemniczkach takich. I pokazuje jej, bo tam całą stertę mają tych tekturowych pojemniczków. Nie, ona zapakuje i zgrzeje mi w jakimś piankowym opakowaniu. Mój mąż zabierze na nasze miejsce. Miejscóweczkę. Na naszą miejscóweczkę, w której kiedyś się odbywały się randki. I tam zjemy pad thai. A kiedyś jedziemy tam pączki. Oj tak. I oglądaliśmy horrory. To jechaliśmy. Jak gorąca? Ojej, to sobie jakąś torebkę albo... Oto pad thai. O co chodzi? Dlaczego on taki? Dobra. Gdzie są moje krewetki? No właśnie, gdzie tu są krewetki? Zjedliśmy. Może się usmarowałam, to już inna rzecz. Ale nie powala. Nie powala w ogóle. Taką chemią było walić. Na początku byliśmy tak głodni, bo od rana się nic nie jedli. A teraz już tam kolejne zjadłam tylko pół tego. Tak. A to jest kolejny pad thai, bo gdzie jest restauracja chińska, to jemy pad thaia. I na razie gdzieś indziej, oprócz tego jak Krzyś robi, to jedliśmy w restauracji. Ale w tych takich fast foodach, stoiskach, w centrach handlowych, to czasami się jest tak, że zdarzy się coś dobrego, ale nie ale mamy... Ale ten akurat to nie. Wróciliśmy do domu! Odprałam spodenki. Tak, jest plamoodporne. I zmieniamy wszystko, przenosimy sypialnię. Tu jest, wiecie, musiałam wszystko popakować i tak dalej, także trochę tego było. Mam nadzieję, że nie zasłaniam. O, może tak będzie lepiej. Tutaj jest Krzysiu. Tutaj jest nasze łóżko. O, widzicie jak ono wygląda? Metamorfoza łóżka będzie kiedy indziej. Dzisiaj po prostu musimy mieć na czym spać. Tak, więc przekładamy wszystko na odwrót. Teraz najprzyjemniejsze uczucie, które przekażę każdemu z was, to gdy jak się było dzieckiem, a mama przyszła nas ucałować na dobranoc i zaścielić kordłę nad nami, to
było takie najprzyjemniejsze uczucie, jak ta kołdra opadała na nas. I tym jakże pozytywnym i nawiązującym do dzieciństwa akcentem żegnamy się. Pa!